Siema mordy, witam w odcinku Q&A, czyli wasze pytania, moje odpowiedzi z Instagrama głównie. Jak chcecie zadać pytanie na kolejny odcinek, na kolejne Q&A, które będzie tam na przykład za kilka odcinków innych, no to obserwujcie Instagram, machonek7 i będziecie mieli taką możliwość, żeby mnie o coś zapytać. W ogóle, ja powinienem tego Q&A... Macie opierdziel, w ogóle tego Q&A nie powinienem nagrywać, bo umówiliśmy się co 3000 łapy w górę, jest odcinek. No ale tam 30 tysięcy wyświetleń czy coś, a wy 2000 łapek ledwo co wbiliście ostatnio. No nie no widzowie, afera, musicie 3 koła łapek od razu wbijajcie, to nic nie kosztuje, pyknijcie sobie tak łapka w górze i no i kultura, i vlogi się kręcą. Przechodzimy do pierwszego pytania, no bo co będziemy czekać? No dobra, pierwsze pytanie. Autora chyba nie będę czytał, bo nie wiem czy ktoś by sobie życzył, żebym czytał ksywkę kogoś z Instagrama. No ale najważniejsze jest pytanie. Pierwsze, jedziemy. Dlaczego Macho znowu robi się za kola i jesteś łysy? No to już odpowiadam. Po pierwsze, przeszczep włosów miałem jakieś chyba prawie 2 lata temu, więc już wtedy jak robiłem przeszczep, to ten doktor mi mówił, że tutaj panu zagęszczą się te włosy i tak dalej, ale mówi, ale z czasem musiałby pan zrobić albo drugi zabieg, albo po prostu no, włosy będą wypadać, ale nie te przeszczepione, tylko te stare moje włosy dalej będą wypadać, dalej będą mi się robiły takie, wiecie, prześwity na łbie i za kola będą się robiły, bo to jest już naturalne, powiedział, ja już mam tak genetycznie. Ja już teraz jakby no, nie oszukam organizmu, nic z tym nie mogę zrobić. No tylko widzicie, no czas leci, no i włosy tak czy siak będą mi wypadać. Przez ten czas i tak jestem zadowolony z tych włosów, no bo na pewno lepiej wyglądam niż wtedy wyglądałem, moim zdaniem. Chociaż niektórzy wiadomo, że się z tym kłócą, no ale no będę łysiał, no bo co w rodzinie to nie zginie, no ja już na to nie mam wpływu. A drugiego przeszczepa już raczej bym sobie nie zrobił, bo no nie wiem, bo najwyżej opitolę się na łyso, brodę sobie jakąś fajną zapuszczę, no i będzie machonek V2 i chuj. Pytanie numer 2. Jak widzisz siebie w przyszłości? Jakie plany przestaniesz kiedyś nagrywać na YouTubie? No to tak jak wiecie, dużo razy też już mówiłem to na lajtach. Dużo w ogóle tu będzie się powtarzało jakby pytań, no ale nie każdy ogląda lajty, to sobie chociaż na filmiku obejrzy się dowie. Plan jest taki, że jak zakończę streamować, no bo ja nie wiem sam kiedy zakończę, po prostu może z dnia na dzień przestanę, może nie wiem, bo nie mówię sobie na przykład, a jeszcze z 2 lata, albo a do 30 przestanę, albo a do 40 przestanę, bo sam nie wiem, jak póki mi to sprawia radość i w ogóle i no i są z tego pieniądze, wiadomo, bo też no muszę też za coś żyć, wiadomo, no to będę sobie streamował i tak dalej, ale tak jak już wiecie, zakupiłem sobie konsoletę, głośniczki, światła, dalej będę to upgrade'ował, będę się uczył, no i no planuję, teoretycznie już teraz mógłbym to robić, ale by wtedy nie mógł streamować, czyli no będę po prostu DJ-em raczej, będę sobie jeździł na 18, tak wiecie, żeby zacznę od młodzieżowych imprezek, żeby się tak przyuczyć jakby, no i będę, nie wiem, piątki, soboty na przykład grał 18, czy tam jakieś imprezy okolicznościowe, takie mniejsze, bo na wesela to raczej na pewno się jeszcze nie nadaje, bo nie mam takiego doświadczenia. No i co? No DJ-stwo raczej. DJ-stwo. Jedną 18 mam już za sobą, zrobiłem. Byłem u chłopaka, poprosił mnie, czy przyjadę. Mówi, no tam muzyczku, podał mi jak jest listę tracków, jaką chcę, mówi, reszta twoja. Tak zrobiliśmy. Piwka się napiliśmy, no i tyle. No i raczej tak widzę, że po karierze youtuberskiej raczej zajmę się tą DJ-ką, bo też są fajne pieniądze, też mi sprawia to przyjemność. No i chciałbym to robić po prostu. I tyle. Kolejne pytanko, które najczęściej się powtarza i już mam go w sumie dosyć, bo zawsze jak dodaję na Instagrama to zadaję pytanie. Zawsze jest to pytanie i raz na zawsze trzeba tu odpowiedzieć. Czy zawalczyłbyś na FMA? Ma? No i tam jeszcze milion pytań oczywiście, czy zawalczyłbyś dla jakiej organizacji i tak dalej. No już mówię, powiem wam na starcie tak o, ja ogólnie MMA, jakby jestem fanem MMA od ilu lat to będzie, nie pamiętam, byście musieli sprawdzić, ale tak na oko, nie wiem jak było KSW, jak jeszcze Krzysztof Kułak się bił z Kociao Dowdą, z takim chłopem, to chyba jeszcze 2 gale wcześniej, nie wiem, to było KSW, nie wiem, 11, KSW 10, to wiem, że to było jeszcze chyba przed Pudzianem, z tego co pamiętam. No to będzie chyba, nie wiem, z 15 lat? Z 15 lat jakoś interesuję się MMA, później poznałem, wiadomo, UFC, jeszcze wcześniej na kasetach i w internecie oglądałem Pride, gale w Japonii, jak ktoś nie wie. No jestem fanem tego sportu,
ale na przykład ja nie wiem, czy po pierwsze nadaje się do MMA ze względu na to, że no nie wiem, bo nigdy nie byłem na treningu MMA. Wiadomo, to jednak trzeba mieć dobrą kondychę, trzeba no wziąć się przede wszystkim za siebie, nie można pierdzieć w fotel, tylko uprawiać ten sport. To raz, więc ja bym najpierw musiał pójść na trening i zobaczyć, czy ja się do tego nadam. To raz. Dwa, nie wiem, czy chciałbym zbezcześcić ten sport, na przykład wchodząc walczyć do MMA. No bo wiem, że to już takie modne się zrobiło, freak fighty i tak dalej, no ale z drugiej strony, mimo wszystko, no lubię obejrzeć sobie Fame'a, czy tam High Light, czy cokolwiek, ale lubię, ale jednocześnie tak, wiecie, jak oglądam prawdziwych fighterów, to mi trochę jest głupie, że tak, kurde, oni cały czas się trenują, mają takie hajsy zajebiste, znaczy mają słabe hajsy, tamci mają takie zajebiste, no i taki ten szacunek do sportu mnie trochę też blokuje, no ale to pewnie bym przezwyciężył, jakby zasmarowali nieźle. Ciężko mi na to odpowiedzieć, bo tak o, po pierwsze, nie wiem, czy się nadaje, po drugie, nie wiem, czy ktoś wyłożyłby takie siano, żebym powiedział tak o, na 100%, dobra, chuj, idę się bić, przegram, wygram, wywalone, idę się bić. Dlatego ja nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem, jak... Inaczej się mówi, jak masz gotówkę na stole, ktoś ci otwiera na przykład walizę i pokazuje cię, nie wiem, a tam ileś set tysięcy na przykład, nie? I patrzysz, mówisz, idę, lecę w żużel, wiecie, co chodzi. No i lecisz ten żużel, bo masz motywację, widzisz tą gotówkę, nie wiem, na treningu ci się spodoba, masz tą zajawkę, jest fajnie, wiesz, publika, znaczy twoi widzowie ci kibicują, czujesz się taki natchniony. No może i tak, ale teraz nie wiem tego na 100%, czy bym chciał, czy nie chciałbym. I co jeszcze mogę dodać do tego? No i dodałbym jeszcze, że wy napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli, jak myślicie, czy na przykład nie pchać się w takie coś w przyszłości, czy jednak zaryzykować i na przykład się pchać w takie coś. Ja mówię, ja mam takie mieszane uczucia, inaczej bym śpiewał pewnie, jakbym miał konkretną ofertę. Przyznam wam, że taką ciekawostkę powiem wam. Kiedyś na YouTube Shore miałem ofertę walki z Guzikiem. No ale wiadomo, no, Guzik, mój kolega, to od razu ja i Guzik odrzuciliśmy to. No i widzicie. Pytanie kolejne. Jeśli dzisiaj miałbyś kupić samochód, jaki by to był? No oczywiście wiem, że na pewno nie kupię małego samochodu, więc jakbym miał na dzisiaj powiedzieć, jakbym miał kupić, no, teraz wstaję i jadę kupić samochód, to na 100% będzie to albo ta nowa Mazda 6, tą co ma guzik, nie wiem, którego to jest roku, 2016 czy coś, czy starsze, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale wiecie, o co mi chodzi, ta Mazda 6 nowej generacji, albo Mazda CX-3, ale raczej bym się skłaniał do Mazdy CX-3, bo chciałbym mieć taki trochę większy samochód, taki, to jest SUVik, chyba to jest SUV, nie? Mazda CX-3 to jest chyba SUVik, nie, a nie van, bo mi się zawsze to myli, chyba SUV, jest taki mini SUVik, taki SUV jak Mazda CX-3, brałbym w ciemno dzisiaj, bo, no nie wiem, chciałbym mieć taki większy samochód, w chuj mi się podoba, szczególnie w tym kolorze takim, to jest bordo, czy, wiecie, ten taki czerwonawy kolorek, nie? To na 100% to Mazda CX-3. Kolejne pytanie. Opisz powiązania rodzinne. Kim jest Kamil, Gruby, Koks i z kim mieszkasz? Właśnie, rozstrzygnijmy to raz na zawsze, bo wy cały czas mylicie Kamila z Grubym. Ten chłopak, który nagrywa ze mną vlogi, to jest Kamil. To nie jest Gruby, to jest Kamil. To jest rodzony brat Grubego. Tak o. Kamil i Gruby to są moi kuzyni. To są od Killera, od mojego ojca, brata, synowie. A Dawid Koks jest moim bratem rodzonym od ojca Killera. Czyli tak o, Dawid Koks jest moim bratem rodzonym, Kamil i Gruby są moimi kuzynami, synami Killera brata. O tak o. Jedziemy dalej. Czy masz stres, jak wchodzisz na live'a, jak na przykład piosenkiesz przed występem? To też jest trochę śmieszne, bo streamuję już tyle lat, ale mimo wszystko dalej trochę się stresuję przed live'em, ale to trwa na przykład, nie wiem, dajmy na to 30 sekund i już mi puszcza ten stres, ale powiem wam, że mam taki jakby rytuał przed live'em, że zawsze jak jest 19:30, ja wtedy odpalam lighta, włączam tą muzyczkę, co sobie leci, jest oczekiwanie pół godziny, czytam sobie tam komentarze, co piszecie, już wtedy otwieram sobie Bronxa i sobie tak leciutko sączę, właśnie żebym się tak nie stresował, no i popijam sobie tego Bronka, tak, żeby ten stres mi minął. W sumie nawet nie wiem, skąd ten stres się bierze, ale mówię, to jest tak tylko przez chwilę, nie trwa to też, że całego live'a się stresuje. Tylko mówię, no tam sam początek, a później już to jakoś leci. Dalej.
Machon, czemu nie możesz sobie zrobić zapasu piwska na streama tak, żeby zawsze miał, a nie taxi? Kolejne ciekawe pytanie. Już wam mówię, dlaczego tak jest, bo dużo ludzi myśli, o, bo żałujesz, Machon, bo nie ten, żałujesz pieniędzy na więcej piwa i tak dalej. To też jest bardziej złożone niż myślicie, słuchajcie. To nie jest tak, że ja na przykład, specjalnie kupuję mniej piwa czy coś, bo żeby później zamawiać taksówkę, bo wiadomo, to nie jest ekonomiczne i tak dalej. Ale ja to robię specjalnie, już wam mówię dlaczego. Bo patrzcie, idę na przykład sobie przed lightem do sklepu na spacer, biorę sobie reklamówkę, no i mówię, dobra, idę na lighta i dajmy na to, no nie wiem, ile teraz, powiedzmy, że 6 dużych piw, powiedzmy, mi wystarczy, nie, na lighta, powiedzmy, 6. To mówię tak, to wezmę 7 i mi już na pewno starczy. I wtedy tak, moje jest takie coś w głowie, no wziąłbym więcej, na przykład 10, żeby był spokój. I teraz to jest najważniejsza część. Ale jak ja wezmę 10, to nie mam umiaru później i ja te 10 wydoję. I wiecie, o co mi chodzi. Ja specjalnie wezmę mniej tych piw, żeby nie wydoić tych 10 piw, żeby nie zdychać rano, tylko z kulturką, żeby wypić, a nie nachlać się jak bydle i później zdychać cały dzień. Ja dlatego specjalnie wolę wziąć mniej piw, żeby już nie mieć czego wypić. Jak człowiek nie ma umiaru, no to trudno, to wyginasz i trudno. I później... Później dlatego są czasami takie akcje, że wiecie, że trzeba, wypiłbym jeszcze Bronxa i halo taxi, można poprosić czteropaka. No, to jest cała tajemnica tego. Dalej. Najlepszy zawód świata. Ja to może zmodyfikuję, bo też były pytania, kim chciałeś być, jak byłeś mały. No to wiadomo, kim chciałem być. Piłkarzem. Dla mnie najlepszy zawód świata i za dzieciaka chciałem nim być, no to chciałem być piłkarzem. Tak samo jak będę miał syna na przykład, to pierwsze co, to będę go chciał pchać w sport i jak będę na przykład mieszkał w dużym mieście, chociaż wątpię, no ale mimo wszystko, znaczy jakby mieszkał w dużym mieście, od razu bym go wysłał na przykład do szkółki piłkarskiej, nie wiem, czy na przykład Warszawa, czy Poznań, czy gdziekolwiek, no żeby miał szansę, żeby zostać piłkarzem, bo ja na przykład nie wiem, czy miałem talent, no pewnie nie, ale to też inaczej, ja mieszkałem całe życie na wiosce i nie miałem możliwości, żeby chodzić do klubu jakiegoś tam sportowego, do szkółki jakiejś i tak dalej. No bo z mojej wioski jestem i nawet kiedyś nie było tak samochodów, żeby, no żeby miał kto wozić, tak? Codziennie na treningi w ogóle. No, ale jeszcze co do pytania, no to najlepszy zawód to piłkarz moim zdaniem, bo tak naprawdę łączysz przyjemny z pożytecznym i zarabiasz bardzo dużo siana, nie? Nie wiem. Nie wiem, jakie są zarobki teraz na przykład w Ekstraklasie, ale pewnie i w Ekstraklasie u nas są wystarczające, więc no, piłka nożna. Dalej. Czy nie boisz się, że YouTube da ci banicję za picie? Nie ma czegoś takiego jak banicję za picie. Picie, w sensie alkohol, jest legalny dla osób pełnoletnich i każda osoba pełnoletnia może sobie go spożywać. To po pierwsze, a po drugie, nawet Twitch, który ma regulamin bardzo restrykcyjny, nie banuje ludzi, którzy sobie piją na lajcie, to tym bardziej YouTube nie banuje ludzi, co sobie piją na lajcie. Problem jest większy chyba w zachowaniu niż w co pijesz. Ktoś chce sobie pić wino, niech sobie pije. Kto chce sobie pić piwo, niech sobie pije. Jak ktoś chce pić wódkę, to sobie pije pewnie wódkę. Problem jest raczej nie w samym alkoholu, tylko w tym, kto jak się zachowuje, żeby nie przegiąć pały. No i tyle. Jakie uczucia towarzyszą ci, gdy jesteś oceniany na każdym live'ie? Teraz to już żadne praktycznie, no bo wiadomo, że na każdym live'ie znajdzie się co najmniej, nie wiem, z 5 osób, które mnie wyzywają albo coś. No to jest normalne, tak? Przyzwyczaiłem się już do tego. Ale zapamiętałem jedną rzecz, która kiedyś powiedziała mi jedna osoba. Już nie pamiętam, kto to był, ale zapamiętałem to do dzisiaj. Kiedyś coś tam... Mówiłem na live, mówię, kurde, ten mnie wyzywa, mówię, o coś chodzi, tego. I ktoś do mnie na Instagramie napisał coś w tym stylu, że Machon, a kim jest ta osoba, że ona ma prawo w ogóle cię oceniać? Jakoś sobie to wziąłem do głowy i do tej pory pamiętam, że tak naprawdę, no właśnie, dlaczego jakiś chuj za przeproszeniem siedzi tam spocony albo jakaś typiara siedzi i będzie mnie tu oceniać, a tak naprawdę nie wiem, czy sama ona nie jest lepsza. Więc tak... Zapamiętałem to sobie, że kim na przykład jest ta osoba, że ona ma prawo w ogóle cię oceniać. No i tak do tego podchodzę. Jakiej drużynie kibicujesz i dlaczego? Ja oczywiście kibicuję jednemu klubowi,
wiecie jaki, nie? Wiadomo, no Chelsea, Londyn. Ja Chelsea kibicuję od czasów, pamiętam jak chyba Roman Abramowicz wtedy wbił się do Chelsea, pamiętacie? Jak był skład, tam grał Damien Duff, Joe Cole, później chyba dopiero przy Didier Drogba, tam jeszcze wcześniej. Znaczy to jest ogólnie ta era piłkarzy, jak tam były John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole też chyba później był. No ale ja mówię, pamiętam jak grał jeszcze, nie Schmitzer, tylko taki grał w Chelsea podobny, kurde. No nieważne, Desailly grał w Chelsea, ale to chyba wcześniej, to nieważne, bo zaraz pomylę jakby rocznikami piłkarzy, no ale to jest ta era piłkarzy od Romana Abramowicza. McLaren, Claude, Wayne Bridge i tacy piłkarze. No i no ogólnie kibicuję tylko i wyłącznie Chelsea Londyn. Już też od bardzo, bardzo dawna. Postawienie noworoczne. No, noworoczne postanowienie jest takie, że chcę ustalić sobie od nowego roku. No nie, no pies przeszkadza. Chcę ustalić sobie od nowego roku jedną trasę wytyczyć. Nie wiem, ile to będzie kilometrów, jeszcze nie chcę teraz powiedzieć. Bo wiecie, kupuję sobie teraz rower, tak? Będzie z tego odcinek na kanale. Kupuję rower, no i chcę wytyczyć sobie trasę. I chcę codziennie, no najmniej co drugi dzień, codziennie tą samą trasę sobie pokonywać tym rowerem, żeby mieć no taką aktywność fizyczną, ten rower. Nie chce mi się biegać jakoś, bo mnie trochę nudzi to bieganie. Dlatego właśnie zakupuję rower. No i będę jeździł. To jest moje takie postanowienie noworoczne. Jeszcze może coś sobie wykminię, ale to jeszcze trochę czasu jest do nowego roku. Tak poza tym, no to mówię. Zobaczy się. Jaki jest twój ulubiony film świąteczny? No leci właśnie. Home Alone, czyli Kevin są w domu. Nie wiem, co roku mogę oglądać ten film i nigdy mi się nie znudzi. To już jest dla mnie taka, chyba jak dla większości Polaków, tradycja. Tak jak pasterka, że idziesz na pasterkę i walisz setkę pod kościołem albo piwsko, no tak samo w święta musisz obejrzeć Kevina sam w domu. No, Kevin sam w Nowym Jorku to gorzej, bo tam już takie gorsze dymy. Kevin sam w domu musisz obejrzeć, no bo to jest tradycja świąteczna. A tak poza tym to nic, tylko Kevina świątecznego lubię. Chyba no Grinch może, no nie wiem, starczy. Kolejne pytanie. Czy jesteś rozpoznawalny? Tam był ukośnik popularny, ale gdzieś mi to zaginęło. Znaczy, popularny. Bardziej właśnie bym powiedział, że jestem rozpoznawalny. Powiem wam, że najbardziej rozpoznawalny to jestem na takich jakby eventach, gdzie ludzie interesują się tym YouTube'em, typu, no nie wiem, jakiś Fame MMA, High League, czy tam IEM Katowice, czy PGA Poznań. Powiem wam taką ciekawostkę. Teraz, jak wchodziłem na Fame MMA, gdzie w walce wieczoru walczył Borys Majkowski z Normanem Parkiem, czy chyba przedostatni Fame, To było chyba w sumie jedno z takich najbardziej zadymionych rozpoznawalności, bo... Nie, przepraszam, to nie było najbardziej. Kilka edycji wcześniej chyba na Fame w Poznaniu, to był największy dym, że jakby wszyscy tam instagramerzy, youtuberzy, tiktokerzy mieli swoje pomieszczenie, takie wiecie, że tam był bar, jakieś zakąski, można było posiedzieć. No i dosłownie, żeby wejść z tego pomieszczenia na halę, nie wiem ile tam mogło być, 30-50 metrów, nie mam pojęcia, musieli po prostu kawałek przejść. No to czajcie wtedy, no nie, że to się chwalę, tylko mówię w ramach ciekawostki. No to ja wchodziłem na tą halę z tego pomieszczenia właśnie, na swoje miejsce, nie wiem, z 45 minut, z godzinę, po prostu szedłem i tak obło. Szedłem, stałem, nie wiem, z 10 minut, rozmawiałem tam z ludźmi, jakieś foteczka, cyk, piąteczka, foteczka i tak mówię, z godzinę szedłem z tego pomieszczenia na halę, że prawie na pierwszą walkę nie zdążyłem. Ale mówię, to nie są przechwałki, tylko odpowiadam na pytanie, jak ktoś się pyta, czy jestem rozpoznawalny, to mówię, że najbardziej w takich miejscach typu właśnie Fame i imprezy takie IM i tak dalej. A na mieście, no to też wiadomo, bardzo często w klubach, jak na przykład, nie wiem, byłem w klubie w Warszawie, czy gdzieś tam w Katowicach, no to co róż, wiadomo, w klubie ktoś podchodzi, siema, machon, chodź na piwsko, czy coś takiego, więc no myślę, że jestem rozpoznawalny, ale czy na przykład jakoś się tym jaram i tak dalej, no to tak jakoś wiecie, no. No spoko, jest fajnie, sporo też natrętów się zdarza, kiedyś ktoś mi kurwa na Feldrom proponował w koszalinie w kiblu, no. Nie no, ogólnie jest tak, jak wam mówię.
uważa, że jesteś patostreamerem. Ja już to też mówiłem dużo razy na live'ach. Ja osobiście uważam, lepiej jakby nazywać mnie drunk streamerem, bo to, że ktoś na przykład spożywa piwsko, nie znaczy, że od razu jest patostreamerem, tak? Ale też mam świadomość tego, że robiło się kiedyś takie akcje podchodzące pod pato, więc jak ktoś tak mówi, no to nie obrażam się jakoś bardzo na niego. Ale mówię, ja wolę określenie drunk streamer, bo no nie wiem, jakoś tak to jest przyjemniejsze, a pato to się kojarzy z taką, wiecie, taką, z takim patologią, z syfem, z jakimiś, nie wiem, jakieś takie, nie wiem, jakieś sranie pod siebie, jakieś takie rzeczy dziwne, wiecie, o co chodzi. Więc mówię, no to kiedyś, kiedyś były takie zachowania, co podchodzili pod pato, których wiadomo, że też samemu żałuję. No ale no, każdy kiedyś coś w swoim życiu odpierdzielił, tym bardziej, no jak jest młody, ja jeszcze tam byłem w miarę młody wtedy, teraz kurde już jest trochę staro, czuję widzowie, na aferę jest, no. No także o. To będzie na tyle w tym Q&A, następną część oczywiście też będę nagrywał, no tylko musicie zadawać więcej pytań. Instagram machonek7, tam będziecie mogli zadać pytanie, jak wstawię post z pytaniami, także obserwujcie śmiało, wszystkich was zaakceptuję. I no, nie wiem, czy będziemy się widzieć jeszcze przed świętami, w sensie jutro już jest Wigilia, bo ja to nagrywam, jak jest 23, czwartek, więc no, no co, no wszystkiego najlepszego, widzowie. Wesołych świąt wam życzę, dużo zdrówka, bo to chyba najważniejsze. No święta, no z rodziną, rodzinnych świąt, udanej pastereczki. No wiadomo, pewnie będziecie pić, no to wam, napijcie się za moje zdrowie, ja za wasze też zdrowie wypiję. No i dzięki za kolejny raz praktycznie spędzone wspólnie święta. Wszystkiego najlepszego od Machoneczka.